We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. A zaraz jako pusto? Tam spokojnie. Stary ma dla ciebie kolejne 9 księżyców, tak więc... Daj mi lepszą Alohomory. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguy statues? I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh... If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. Keep looking for those moons. You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. I hope you've been staying vigilant with those demiguy statues. Someone must. No. Teraz 13 potrzebuje księżyców. Wiecie, co mnie naprawdę dziwi? W samym Hogwarcie jest 10 takich posążków. Okej. W Hogsmeade jest ich 9. Jeszcze zrozumiem. Ale na całym cholernym świecie macie tak. Ile? Zobaczmy. Jeden na torfowiskach północnej przeprawy. Tu nie ma. Zakazane się nie ma. Jest jeden w Dolinie Hogsmeade. W północnym rejonie Hogwartu nie ma. Tutaj południowy rejon Hogwartu, czyli zamek też będzie się liczył? Nie, to jest osobno. Tu są dwa posążki. W Dolinie Hogwartu też są dwa posążki. Na torfowiskach tutaj nie ma nic. W regionie Felcroft mamy kolejne dwa posążki. W Pieczarze nie ma nic. Na wybrzeżu Kłusowników też nie ma. I na jeziorze jest jeden. A no właśnie, jeszcze to jest dalej. Jest wybrzeże bez, dwór z jednym i Crackcroftshire, tak by było? Też z jednym posążkiem Demimoza. Niech mi ktoś powie, co ten woźny miałby robić w tym miejscu? A tym bardziej, który uczeń, bo na bank jakiś uczeń to ogarnął, pofatygował się aż tutaj, żeby zostawić tutaj posążek Demimoza. No przecież to jest debilizm. Po co takie coś? To jest idiotyczne. Dobra, czekaj, to było chyba na Wielkich Schodach, teraz... Tak, pokój wspólny Ravenclaw. Lećmy więc, bo mamy skrzynkę do otwarcia. A, i zdecydowałem, że zajmiemy się fabułą w tym odcinku, ale na początek trzeba oczywiście ogarnąć, cóż takiego jest w tej skrzyni. Na szczęście skrzynia jest zaraz obok, więc... Sprawdźmy. I teraz pytanie, czy będzie animacja, jak wszystkie po kolei się też dyski wkładają, czy po prostu od razu się pojawią w środku? Another house token for the house chest. Ojeny, serio? Tak pojedyncze muszę klikać? Myślałem, będzie mieć animacja, jak wszystkie tak po kolei wyskoczą mi, nie wiem, gdzieś z kieszeni, będą tak się obracały. Ja pierdzielę, ale głupota. This Dedalian Keys challenge is coming along nicely. Another house token for the house chest. Okay, i ostatni. Last house token. Time to see what's inside.
02 10 13 01. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Okej, czy to jest jakaś wiadomość? Takie moje pytanie. Na przyszłość? Może mi się przyda, kto wie. W sensie, no, trochę wątpię, czy to jest faktyczna wiadomość. Może to jest poziom trudności do zdobycia danego, że to... Chociaż nie, co ja gadam, to nie ma poziom trudności. Chyba, że to jest level, w jakim znalazłem dany dysk. W sensie poziom wysokości na przykład. Nie, to byłoby bez sensu. Nie wiem, no na wszelki sobie zostawię. Dobra. Lecimy w takim razie do Hogsmeade, aby zająć się zadaniem fabularnym. No, myślę, że najbliżej będzie stąd. Okej, tu obok jest skrzynka. Tylko gdzie? O, jest nie, to nie posążek. To jest akurat coś pierdołowatego. Jakaś zwykła taka rzecz do znalezienia. No, tak jak tutaj pewnie trochę hajsu. No niestety, tego nie sprawdzę, bo to jest na trzeci level. Ale gdzieś tu był taki zamek na drugi poziom. Jestem ciekaw w sumie, czy to się czymś różni od siebie, czy to jest po prostu możliwość odblokowania sobie kolejnej tej. Tutaj też na trzeci poziom. Dobrze czytałem? Flety i lutnie? Tak się nazywa ten sklep? To wiem. Ej, słyszycie to takie szepty? Było dziwne. Aha, dobra, nie, to ona coś tutaj naprawia. Dobra, ale z nią nie pogadamy. Znaczy, w sumie nawet jakbym mógł, to mnie gadał, bo nie to teraz chcę zrobić. O. A dobra, jest wyjście normalne, spoko. Dwa na drugi poziom, no to zobaczmy, czy to się czymś różni. Niczym. Ta sama minigierka, tylko inny. Niczym się to nie różni. Ta sama minigierka, tylko po prostu lepszy level zamka, nic więcej. A trochę szkoda, bo liczyłem na coś więcej. Dobry. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. It took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrok and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrok in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrok working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards. Even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrok to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrok and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Ja zakładam, że jako iż Rockwood jest Rockwoodem,
wiem, trochę masło maślane, ale rozumiecie mniej więcej, mam nadzieję, o co mi chodzi, to Ranrok pewnie zakłada, że Rokut jest potomkiem obrońcy i na 90% na pewno tak jest. Czego Rokut może chcieć od Ranroka? Albo potęgi, którą gwarantuje mu goblińskie srebro, czy tam ta starożytna magia, która jest, nie wiem, jakoś ujarzmiana przez to srebro, bo nie wiem, jak to rozumieć. No, w sensie w odpornościach jest odporność na goblińskie srebro. Ale widać, że Ranrok i jego lojaliści korzystają z starożytnej czarnej magii. Więc pytanie, co tu konkretnie działa z czym? You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Serona. If you find Lord Gog, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Tam. Obrócę się, rzucę szybko dwie kapuste i do widzenia. Nie będzie jakiś frajer podskakiwał typu, taki jak Roku. No i proszę. You too, Amit. Gdzie on jest? A tu jest! Okej. Okay. Co on tu robi o tej porze? Nie. Szukać, rozglądać z takimi pierdołami będę sam. Na odcinku już wystarczyło, że sprawdziłem jedną rzecz. Ej, to jest cwane akurat. Faktycznie pod świńskim łbem, ale że mają tu żywy świński łeb? Serio? Gdzie? A tam się schował. Aj, czekaj, to. Powiększony świński łeb, ta oprawiona świńska głowa przewraca oczami Chrumka, spoglądając na zdecydowanie interesującą klientelę świńskiego łba. Okej. Okay. Cyk, cyk. Pierwszy z 13 do odblokowania trzeciego levela Alohomory. I coś mi to jeszcze wykrywa, ale nie wiem co, ale nie będę tego szukał. Siema, Lord Gog. Pogadamy? Czy tak każesz mi stąd spieprzać? Hello, Lord Gog. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrok. Now I remember. The three broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Hmm. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrok to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrok and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. No, brzmi jak pułapka, no ale co mogę rzec? No, jak pułapka, to spuszczę ludziom w perdol, no i zabiorę relik tak czy siak. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrok's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Po co bym się z tym hełmem ulotnić, stary. Ja nawet nie wiem, co to hełm takiego robi. Ale robi cokolwiek, a nie jest tylko jakąś pamiątką dla tych. Wiecie, taką specjalną pamiątką goblińską, coś tego typu.
Mapa świata. Spotka się z Ludogorem koło grobowca czarownicy. I to poważnie? Jest tak blisko? Czy ja mam wyjść dopiero potem i pokażę, gdzie to jest? Chcę się wyjść z Hogsmeade. Bo trochę nie chce mi się wierzyć, że zaraz tutaj obok jest grobowiec. Zobaczymy. I'm ready. Good. There's no time to lose. A okej, dobra. To ma faktycznie trochę więcej sensu, że nas zaprowadzi. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Wiesz, no ja jestem akurat zdania, że faktem... No, weźmy to na przykładzie różdżki. Gdybym różdżkę poszedł do Oliwiandera, to jest w sumie dalej... Nawet jeśli ją kupię, to jest dalej jego różdżka. Bo to on ją stworzył. Ja jestem tylko człowiekiem, który kupił od niego różdżkę, której aktualnie potrzebowałem. Na czas reszty mego życia. Więc no, to nie do końca tak jest. Tylko ja zakładam, że bardziej są czarodzieje, którzy nie widzą podobieństw między takimi rzeczami. To a propos, rozwiązana zagadka Merlina. Jedna z wielu, które rozwiązałem poza nagraniem. Choć nie z aż tak wielu, bo dalej nie mogę, nie mam maksymalnej pojemności ekwipunku. O Jezu, serio, tu mogłem cały czas biec? Myślałem, że mogliśmy tak iść. Dobra, my bad. O, poważnie? The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Stary, mam. Dlaczego nie powiedziałeś mi od razu, że mam tutaj proszek fiu? What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtgot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else, a symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind and to Ranrok. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrok and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Okej. To odbije sobie trochę wyzwanie na zabijanie Inferiusów. W sumie zabijanie? To jest pytanie, bo czy da się zabić coś, co już jest martwe? It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Na pewno można pokonać. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Poszukaj hełmu w grobowcu. Dobra. Który set zaklęć? No w sumie żaden nie jest taki mega idealny.
No i wiesz, będę się przełączał między Confrigo i tym. A, tylko właśnie zajmie. Tylko tutaj może wymienię sobie na Descendo. Zamiast Lumosa. Revelio. Kamano. Ledwo co to wymienię, zaraz tego potrzebuję, no. It's sealed. Moths. Curious. Okej. Okay. Ej, co jest? Halo? A, no oczywiście, że źle skręciłem. Okej, okay, no już z tego typu zagadką się już spotkaliśmy w tym zadaniu z tymi. Kurde, jak to się było? No tym zadaniu z Trytonami dla tej babeczki. To sobie się działo, bo przystani. Oho, otwarty grób. A skąd wiesz, że nie jest? Lumos. A może właśnie jest? Tylko ma wyglądać, jakby nie był. Dobra, mamy dwie. Trochę hajsu. I jest tnąć me. Poważnie, mam full? Kurde, nie sądziłem, że sobie full eliksiru nadważyłem w pokoju życzeń. A właśnie, wbiłem sobie level i ulepszyłem sobie eliksir Wigenowy, tak więc powinien leczyć za więcej. I have a feeling I'm not alone here. Etap, co się boisz, stary? Wepchnąć wroga. Serio? Tego nie zaliczyło? O, może w to. Wiverusa jest fajne to, że dopóki ich nie podpalę, to one tak naprawdę nie dostają w ogóle obrażeń, więc takie testówki to sobie mogę robić na nie. Pięknie, zaliczyło. No to Confringo i let's go. Ej. Incendio. Jestem trochę bawi. Jestem w stanie walnąć normalnie. Mogę podpalić Inferiusa, po czym go zamrozić, na przykład użyć Confringo, aby go ciąć. A czy na logikę, jeśli ja podpalę przeciwnika, potem go zamrożę, w sensie mówię teraz o Inferiusie, to czy on nie powinien otrzymać z powrotem tej swojej niewrażliwości? Przecież według mnie tak to powinno działać, nie? Chyba, że to jakoś dziwnie rozumuję, no ale... No skoro zimno mu bardziej pomaga niż szkodzi, no to czemu zamrożenie go ma być dobrym ruchem? Dobra, Lumosik. Numero uno. Numero dos. A, czekaj moment. Czekaj, czy ja tutaj mogę? A, nawet muszę. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Co, the pulso tak po prostu? Tak. Okej. Lumos. No i dobra, bez problemu. Teraz zabieramy te. Ciemę i wsadzamy tutaj. I przejście otwarte. Dobra, tutaj trochę hajsiwa, ale niewiele. No już się spotkałem z takimi rzeczami. O,
Co ty gadasz, że nie ma innej drogi? Właśnie jest droga. Tutaj na przykład możesz przejść, coś zebrać. Na przykład. Weź na to wejdź. I zrób takie coś, stary. A co się znajduje? O dziwo, tak. Tak jest do mnie. I hop. I hop. A w skrzyni? Zbroja. Okej, to chyba coś do pokoju życzeń mi się wydaje. Dobra. I YOLO! Wyjdź z wody, bo jeszcze Inferiusy wciągną pod nią. Tak jak Harego próbowały. A, czekaj, coś tu widziałem. A, teraz kasę, dobra. Traf dwóch Petrificusa i użyj Mandragory. No dobra, z Mandragorą nie ma problemu. No! Jak już w sumie z tym Petrificusem też nie ma problemu, patrzcie. Pyk! Gul! No i proszę, czterech nawet zdjąłem jednym zakręciem. Bum! Leci! W chwili chyba to wcisnąłem, jeśli mam być szczery. Co, jakiś do mnie strzela? Nawet nie wiem. Tak, niepodpalony to oczywiście nie ma, nie zadajesz damage'a. Pamiętaj o tym. Dobra, kolejne takie pokrętło. Jest ćma. Lumos. 110 expa. Nice. Jest kolejna ćma. Ho, czekaj. A właśnie, czekaj, ją tu postawię. Tak, to przylgnie, okej. Okay. Miło. Bardzo miło. Okej. Okay. Nie tu, tylko tu. No, kongrac. Dobra, do tyłu jeszcze bardziej. Teraz się to mogę wstrzymać. Okej, mogę. Pytanie, czy to... Tak, tak na chwilkę. Niestety. Przecież to w sumie było nawet do przewidzenia, że to będzie tylko chwilowe. Okej, tam to się opuściło też. Czy opuściło, bardziej poszło w górę, a nie się opuściło. Tylko tak, mam jedno. Lumos. Mam drugie. Ale co mam zrobić z trzecią? Bo to nie będzie działać, dopóki nie będzie w tym ćmy. A niestety ćmy są tylko trzy. Prawie rym. Nie no. Nie, nie to. No, tu mogę zabrać jedną ćmę. Ale co mi po tym? Aha. Serio. Congratulations, you played yourself. Jezus Maria. Ile ja teraz właśnie wyciąłem z tego materiału? 10 minut? 15? Bo nie zauważyłem cholernej ćmy zaraz obok drzwi? Ja pierdzielę. To chyba tylko ja tak potrafię, nie? Okej, o dziwo, oni się nie podpaliły.
Lich's final resting place. Lodgok said the helmet was in Hursog, a dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. I have to show this to Lodgok. Aha, dobra, bo co, myślę, jak on zginął? To są Inferiusy przecież martwe. Czyli co? Gościu dziabnął, jego zabił Inferiusy, potem padły i ktoś sobie przyszedł, zabrał hełm i spieprzył. Dobrze to rozumiem? Revelio. Dobra, nic więcej. There must be some sort of mechanism for this doorway. No właśnie go znalazłem. Czekaj, on teraz on to chciał, teraz miał być animację, że on to zapalił, czy on sobie właśnie posmyrał ręką po ogniu? Dobra, Lodgok, mam trochę kiepawe wieści. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrok. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrok. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Dobra, no to nie jest dość daleko, to nie jest aż tak daleko, no plus właśnie wycięty dość duży kawałek nagrałem, więc myślę, możemy się tym zająć. There they are. The Ashwinders. Okej, okay, tutaj byłem, ale nie plądrowałem. O! Walczą z trolem? You've made a great mistake. No to co walczą, no. Tyle pana widzieli. Tam się więcej pojawiło, świetnie. Gdzie? Stand still. Expelliarmus. Prawie, kurde, prawie. Jakbym tej drewoty nie użył, to już bym tego trolla dziabnął. Expelliarmus. Arrest on momentum. Flipendo. Descendo. No, takie ładne combo. Might wanna look up. Expelliarmus. To było cwaniakować? Bang, bang, baga, ręg. No i pięknie jeszcze KO własną bronią zaliczył. Fajne jest to, że można jednym zaklęciem tak naprawdę obrócić siłę przeciwnika przeciwko niemu samemu. A co jest najlepsze, całą walkę ukończyłem bez najmniejszych obrażeń. Przez to nie mogłem sobie wykorzystać eliksiru Wiganowego, no ale trudno. Odbierz zwycięstwo hełm. Dobra. Mam szukać jakiegoś trupa, czy może to gdzieś będzie sobie tak po prostu leżało? Revelio. That's it. This is for Rookwood. I shall cast my eyes closer. Flipendo. No kurde! Użyj depulsa, by zakłócić zabójczynię, okej? Okay. Ej, gdzie jest ta zabójczyni? No nie, serio, wrzuciłem ją do rzeki, zaliczyło jej pokonanie! No nie wierzę! O, poważnie? I did it. And an Ashwinder, no less. No akurat taki frajer to jest łatwy do pokonania, stary, więc nie wiem, czy z czego ty się tak cieszysz. Okej, okay, tutaj widzę, jest jakaś ta łamigłówka.
O, jakaś nowa. I know what that means. Merlin trial. Rzucę tę malwę. Okej. Okay. Zobaczmy, tu jest taki symbol. No tu jest oczywiście Wingardium Leviosa potrzebna. No i to jest ten kniw, bo niby rzucam Wingardium, kiedy żyje Akio, no ale kiedy trzeba, to lepiej jest mieć Wingardium Leviosa jako osobne zaklęcie. No, jak to... Nie, nie tak. Kurde, jak to się obracało? Wingardium Leviosa. Tu idę tylko góra-dół. Tutaj sam się przemieszczam. Na krzyżaku też się nic nie dzieje, no to co jest? Zabrać tego nie mogę, no to halo. Nie no. Ach, nie ta opcja. Dawaj mi te zaklęcia. Wingardium Leviosa. Kieruj pozycją noszonego za pomocą krzyżaka, by dostać jego odległość i obrót. No to... Halo. No to w górę i daję. Lewo, prawo. I się nic nie dzieje. Czekaj, czy ja to muszę... zgasić? Nie, nawet nie mogę. A nie, czekaj, nie, jednak mogłem. Dobra, nieważne. Co, teraz będę mógł z tym coś zrobić? Nie, dalej nie mogę. To co, come on. O! Flipendo coś robi, świetnie! No i co teraz? Descendo? Nie. Czekaj moment. Leviosa. Nie, to co? Wingardium? Wingardium Leviosa. No, autentycznie, co ja mam tu jeszcze zrobić? Czekaj, czy tam był? Aha, okej, okay, dobra, never mind. To już jest gotowe, po prostu jeszcze jest jeszcze jedno albo dwa. No, nie do końca to chciałem zrobić. I co? Było spaniakować? Te kolejne eliksiry Wiganowe, których nie podniosę? Okej. Okay. Lecimy dalej. A, i co? I teraz dopiero Wingardium Leviosa? Wingardium Leviosa. Nie, dalej nie działa. A, chyba że jeszcze zależy od której strony to obraca. No, miałoby sens. Nie, no ja nie jestem w stanie tego ustawić tak, żeby to z każdej strony było, nie? Czy jestem? Jest takie... Mamy takie coś? Właśnie nie wiem. Czekaj, zobaczmy jeszcze raz. A, no tak to... A, okej, okay, dobra. Też coś tak sobie myślę, no kurde, niby pasuje, no ale się jednak te pnącza nie pojawiły, jak to zaliczenie. Czyli... To musi być lustrzane odbicie na każdej z każdej strony. Dobra, na szczęście wskoczyłem. No dobrze, no to w takim razie jeszcze raz. Okej.
drzwi. Nie. To już tak. No i teraz też chyba tutaj obrócić dwa razy. Tak jest. Okej, mamy dwa, czyli jeszcze jest gdzieś trzeci. O, już go nawet widzę. Dobra. I zobaczmy, o co chodzi tutaj. Znaczy wróć, o co? Zobaczmy, jak to ustawić, bo o co chodzi, to wiadomo. Ach, czemu chciałem powiedzieć żądlibąki? Żonkile. Nie. Tu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej, teraz by pasowało. Bo tego... Czekaj, mogę to teraz obrócić tak normalnie? No nie, Lewiosna w ogóle nie wchodzi w paradę, to muszę w grę. Muszę to za każdym razem obrócić Flipendo. Czyli trzeba to ustawić tak, żeby zawsze pasowało. To jest ten problem, że to nie zawsze chce pasować. Czekaj, inaczej. Raz w tą stronę. Raz w tą stronę. Raz w tą stronę. I raz tak. No to się prawie udało. Okej, to była cała zagadka akurat. Choć jestem zdania, że gdybym używał Wingardium Leviosa, no to to by szło o wiele szybciej. No ale tak se twórcy wymyślili rozwiązanie tej zagadki, no to trzeba się tego trzymać. Niezależnie, czy się to komuś podoba, czy nie. Tak jest, i z tym już nie, i tego już nie przeskoczysz. Dobra. Hello, mordo. O nie, nie doczytał się jeszcze. Dobra, to poczekamy. O, siema, aż wypiję na to spotkanie. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrok. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I am glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrok's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Teraz pytanie, czy faktycznie było to przypuszczenie, czy tam błahostka, czy może jednak wie coś więcej, ale nie ufa nam jeszcze na tyle, aby się tym z nami podzielić. Dobre pytanie. Zobaczymy, czy pozostanie bez odpowiedzi. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Confringo! Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you... I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard?
wow, nagle wszyscy czegoś ode mnie chcą. No czuję się, jakbym z roboty wrócił normalnie do domu. Mam tak najczęściej mam tak cały czas. Chcesz odpocząć? Po robocie, bądź wcześniej, w moim przypadku jeszcze po tym, po szkole. Nagle wszyscy czegoś od ciebie chcą. YOLO. I radź sobie jakoś z tym, nie? Dobra, nie, to zostaw. Wyzwania. To oczywiście w walce. Ochrona przed Inferiusami. I to tyle. W inwentarzu coś się pojawiło. A, to księżyc. Tak. Księżyc. Akcesoria na łapki. Zobaczmy, coś lepszego mamy. Nic. Pelerynki i szaty. Jedno do odkrycia. I jedno gorsze. I odzienie gorsze. To nic ważnego. Kurde, te uchwyty różdżek są fajne, ale niektóre... w sensie nie tyle dziwne, co... I mam już ich tyle, że powoli nie wiem, co brać, nie? No plus też to jest słabo widoczne czasami. Dobra. Talentów nie ma co. Kolekcję nie będę z wami przeglądał. Ale jeśli chodzi o misję... Zobaczmy. Jeszcze muszę jej w ogóle pogadać z nią o tym. W ogóle... Jezu, zdobyłem to, a tego nie zobaczyłem, jak to wygląda nawet. Kongracja. Tutaj... Sierona właścicielka... Słuchaj, sobie sprócz, że w tym czasie, dobra, czyli to poboczniak, ale kto wie, może ciekawszy. Ciekawy. Tu jeszcze 13 księżyców i będę mógł na maksymalnym levelu zgarniać zamki. Tutaj Adelaida Oaks. Adelaida chyba się o kogoś martwi, muszę z nią porozmawiać. Okej. Okay. Sugerowany po 80. Minimal Jaktyr ma 32. XD. Ciągle to, co, jak nie wiem, jak to zrobić. Skrzatca Psakwa i Krosno. To wykonamy jak najszybciej, bo to zauważyłem, że za to dostanę jakieś magiczne krosno, jakiś wzór do pokoju życzeń. Plus jest to też świetna wymówka dla mnie, aby w końcu wam ten pokój życzeń pokazać. Zobaczmy, gdzie to się kryje. Tutaj coś na mordkę dostałem. O, coś legendarnego, nie na mój level. Ciekawe. Dobra, i... Mapencja. On jest w pokoju życzeń, czy... O, być może. Tak, odwiedź Smyka, czyli muszę z nim zagadać w pokoju życzeń. Dobrze, tutaj... O. Sofronia Franklin. Klasa zaklęć. Pod klasą zaklęć. Tu... Okej, dobra, no to myślę, że tym się jeszcze możemy zająć, a potem w kolejnym odcinku, a potem pójdziemy po to. No, ode mnie póki co to będzie tyle w tym materiale. Do usłyszenia i do zobaczenia. Oczywiście w kolejnym od razu sprawdzimy, jak wygląda ta szata Ravenclaw. Chociaż w sumie nie. Pożegnam się z wami już w tej szacie, żeby nie było. Bo raczej nie zapomnę, bo odcinek nagram od razu kolejny, ale lepiej będzie, jak pokażę go wam teraz. Bo trochę byłoby to nie fair w stosunku do niektórych, mam wrażenie, że zdobyłbym szatę, a nie pokazałbym jej w tym odcinku, w którym ją zdobyłem. I think I'll miss you. Really? I shan't miss you. Oh, stop. I'm trying to be serious for once. Suit yourself. I might even miss you. Liar. Crop mind. Let her finish. There might be a compliment in there somewhere for me. Highly unlikely. Well... Jezu, Boże, czym ja tego słucham? Miałem jedną rzecz zrobić, a się przesłuchuję jakiś czas mówię. Tu peleryny i szaty. To patrz, w ogóle mogę w całej takiej zbroi chodzić. Zbroja zabójcy pająków, no. Intrygująca. Tutaj co? Uroczysta szata Hogwartu. Wygląda jakbym się urwał z innej epoki dosłownie. Tutaj peleryna obrońcy ze smoczej skóry. Nawet nie wiem, gdzie ja to zdobyłem. Szata czarnej magii to już widzieliśmy, jadowita tentakula widzieliśmy. Jesiennego święta, tego chyba nie pokazywałem, nawet sam nie wiem, gdzie to zdobyłem. Szata domu. To... A, to będzie to! No, kurde, wygląda świetnie.
Szata domu dla mądrych i inteligentnych krukonów otrzymywana za otworzenie skrzyni domu przy użyciu kluczy Dedala. Nieźle. Tu wykona sobie poboczniaka dla tego Puchona, który tam stał obok klasy zaklęć, o właśnie dla Artura Plumlee'ego. Nie było to nic szczególnie interesującego. Po prostu dostałem mapę, musiałem lecieć ze wskazówkami, więc to sobie odpuściłem. A szata wygląda tak. Tutaj jest co? Legendarna opończa. To też mam skądś, nie wiem skąd. I peleryna badacza gór. No niby peleryna, ale w sumie cały strój. I płaszcz największego żartownisia Zonko. To też w sumie nie wiem gdzie. A, jest. Za zebranie stron przewodnika z Hogsmeade. Dobra. No, to na razie mamy taką szatę. Ja to jeszcze pokombinuję z wyglądem, ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Hogwarts Legacy. Cześć!